Macie jakiś fajny dźwięk, z którego możemy coś zrobić? Możecie mi podrzucić. Ale to musi być coś dziwnego. Pamiętam, że mój brat wysyłał fajny sample, jak mu się komp przegrzewał. Super. Z tego skorzystamy. Wydaje mi się, że to w ogóle będzie fajny ten. To będzie fajny syntezator. Zrobimy sobie tak. Reassamplomatic. Wrzucimy sobie do niego ten sample. No i koks, super syntezator to jest. Jakie będzie tempo? Bim, bim, bim. 165 powiedzmy. Zrobimy taki sweet trap type beat. Sitala. I złóżmy sobie jakiś kit. Wydaje mi się, że to mógł być lo-fi. To będzie lo-fi. To będzie wybuchający komputer lo-fi type beat. Tutaj mi się kojarzy, że miałem fajne dźwięki na... Oh yes. Okej. Dobra. To będą snary. To jest idealna stopa. Słyszę to. Co jeszcze potrzebujemy? Hi-hat. To brzmi jak dobry hat. Koks. O to chodzi. Nie, to w sumie zróbmy w drugą stronę. Zobaczymy. To jest całkiem super. No a teraz potrzebujemy bardzo dużej ilości jakichś perków do tego. Czyli żeby tutaj warstwa rytmiczna była jakaś mega bogata w dziwne dźwięki i efekty. Aha, zanim to, zróbmy sobie kolorki. Będzie nam przyjemniej. Więc tak, te synfy to są takie wybitnie różowe. Werbel jest taki ładnie żółty. Stopa, taki mocny czerwony. To są haty. Haty są takie pomarańczowe gdzieś w tle. Perki będą o takie. Teraz dim colors. Dwa razy. Wszyscy, którzy robią, to wiedzą. No i teraz mamy od razu chillera utopię tutaj, proszę bardzo. Teraz musimy sobie... I tutaj możemy teraz dać, zamiast tego kicka, dać reversed kick, żeby to fajnie weszło. Bim, 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 bim. Jakie to są dźwięki, bo nie nastroję w końcu. Może od razu zróbmy gitarę, skoro już mam w rękach. Zróbmy sobie countdown, recording. Jak słychać, moja nastrojona gitara nie stroi z tym. Będziemy musieli to trochę przepiczować, żeby pasowało. Zrobimy sobie sidechain, żeby stopa nam wyciszała bas. Będzie ciekawiej. Zrobiłbym tak, żeby coś się z tym glitchowało. Czy to będzie działać? Trzeba by to pewnie skrócić, nie? Żeby to było słychać, że to się kończy. Stop. To jest całkiem hot. Wiecie, co zrobimy jeszcze? Potrzebujemy sobie zrobić loop, na przykład o tutaj. Standardowo, time selection, add rendered items to new tracks in project. I teraz, mamy to sobie na początek. Zrobimy sobie mega wolne. Sobie możemy jeszcze użyć tego podstawowego sampla jako Razera właśnie. Teraz to, co jeszcze zrobimy z tym pseudorizerem, to pomalujemy mu panoramę jakąś taką. Coś w tym klimacie. Ej, grzechotnik się z tego zrobił. Trzeba zautomatyzować chyba EQ na wszystkim. Więc to sobie ustawimy. 900 będzie... Okej. Tutaj będziemy potrzebowali... To jest jedynka, będziemy chcieli frequency tylko z niego. Orm. Super, teraz jeszcze musimy zrobić to samo, tylko dla czwórki. Czyli frequency, arm, siu. Brakuje mi czegoś.
Moich wokali. Yikes. Potrzebujemy jeszcze zrobić ten przejście na tomach jakieś i będzie git. Albo coś takiego. Nie wiem. Okej, wydaje mi się, że skończyliśmy to. Tyle ode mnie na dziś. Dla was. Dziękuję pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podoba. I... Jaki dobry ambient, czekajcie.